We wtorek w Katowicach oficjalnie powstał Panteon Górnośląski. Podczas podpisania umowy na utworzenie tej instytucji obecny był premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zasugerował, że w podziemiach archikatedry powinny zostać upamiętnione nie tylko osoby związane z kościołem. Znajdzie się tutaj miejsce dla Ślązaków, którzy z kościołem może byli trochę na bakier, ale przysłużyli się bardzo Polsce, przysłużyli się polskości. Że znajdzie się miejsce również dla wspaniałych Polaków, którzy nie kojarzą się wyłącznie z patriotyzmem w takim bardzo wzniosłym, podniosłym rozumieniu tego słowa, jak Gerard Cieśli, który w 1957 roku strzelił dwie bramki przeciwko drużynie Związku Radzieckiego. Początkowo otwarcie galerii postaci, które w szczególny sposób zasłużyły się dla historii regionu, zapowiadano na 2021. Dzisiaj wiadomo już, że termin ten przesunie się o rok. Przed nami dużo pracy, bo chcielibyśmy, żeby w czerwcu roku 2022, kiedy będziemy świętowali ten historyczny fakt włączenia tej naszej małej ojcowizny Górnego Śląska do Polski, żeby ten pantheon wtedy rozpoczął swoją działalność. To będzie też dar dla tych pokoleń, które przez właściwie stulecia zmagały się o polskość tej ziemi. Tworzeniu instytucji będą brali udział miasto Katowice, województwo śląskie, ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kuria diecezjalna. Inwestycja będzie, będzie realizowana z pieniędzy rządowych za 40 milionów złotych w ciągu tych trzech najbliższych lat ją zrealizujemy, ale też bardzo dziękuję i Kościołowi lokalnemu, który z tą inicjatywą wyszedł, i marszałkowi województwa śląskiego, i prezydentowi Katowic, że również zabezpieczają środki finansowe na funkcjonowanie instytucji kultury. Bo Panteon Górnośląski to będzie jest od dzisiaj, będzie instytucją kultury współprowadzoną przez cztery podmioty. Panteon Górnośląski będzie prezentował sylwetki historycznych postaci, które miały duży wpływ na losy Górnego Śląska w ciągu ostatnich stu lat. Wystawa ma być podzielona na cztery części związane z kulturą, społeczeństwem, bohaterami i ludźmi kościoła.